Zastanawiałem się, czy to akwarium da się uratować. Pewnie wielu z was się drapało w głowę i sobie myślało w duchu, że ciężko będzie coś z tym zrobić. Okazuje się, że jak ktoś mocno wierzy, to wszystko można zrobić. Ale dzisiejszy odcinek będzie o czym innym. Akwarium amatorskie, witam wszystkich serdecznie. Tytuł filmu brzmi Tomalet. Tomalet to firma, która mi zmajstrowała tą widoczną na górze lampkę. Specjalnie dla kolegi Aquamaniaka i wielu innych, którzy prosili o to, żebym troszkę opowiedział o tej lampie. Nakręcam dzisiaj film, który w pełni będzie poświęcony właśnie tej pięknej lampie. Jak pamiętacie, ostatnie moje przygody, ostatnie perypetie z moją starą lampą zmusiły mnie po prostu do tego, żebym zasięgnął porady i żebym kupił sobie lampę u profesjonalisty. Lampa ma szereg różnych zastosowań świetnych. Lampa jest podzielona na trzy segmenty. Pierwszy segment z tyłu, drugi segment z diodami full spectrum i trzeci segment przód. Lampę można obsługiwać za pomocą pilota. Tutaj przepraszam was za to, że troszkę będzie kamera i obraz szalał, ale no po prostu ten mój aparat fotograficzny, jak zmieni się światło, musi sam dostroić to światło i dlatego troszkę tak będzie obraz niejako migał. Jak mówiłem wcześniej, lampa jest podzielona na trzy sektory. Tutaj widać dokładnie, jak to jest zrobione. Później jeszcze będą inne zdjęcia, które pokażą, jak to wszystko działa. Lampa jest zrobiona ze 102 diod. Nie wiem jak to wymówić. Oczywiście jak zwykle moje problemy dykcyjne się kłaniają. I jest tak: 6500 kelwinów 24 diody, 9000 kelwinów 60 diod i full spectrum 18 diod. Na pilocie można łatwo przełączać sobie procenty oświetlenia. Na pilocie są widoczne procenty 100%, 50% i 25%. Jednym przyciskiem można od razu dać pełnię mocy, bądź połowę, bądź 1/4 mocy. Na pilocie też są manualne przyciski plus, minus, które zwiększają bądź zmniejszają natężenie światła. Słuchajcie, lampa jest u mnie tydzień czasu chyba i bardzo ciekawe rzeczy zauważyłem. W końcu moja roślinka, która jest teraz posadzona na środku, Alternatea Riddick Mini, nowe listki wypuszcza, czerwone, nie blade jakieś, tylko czerwone. Ale okej, jeszcze tutaj opowiem troszkę o tej lampie. Jak widzicie, można wyłączyć sobie poszczególne segmenty oświetlenia.
przód, tył, można dwa, przód i tył wyłączyć, to wtedy tylko będzie świecić full spektrum. Wtedy to mi przypomina taki wschód i zachód słońca. Oczywiście można, tutaj można, no oczywiście to można podłączyć do jakiegoś tam sterownika oświetleniem, wtedy już całkiem będzie wszystko fajnie działało. Ja nie chciałem tego robić z prostego względu, po prostu no troszkę wydałem pieniędzy i z tym, że unowocześnieniem mogę sobie troszkę jeszcze poczekać. Tutaj widzicie, jak świecą full spektrum tylko. Akwarium wydaje się zupełnie zaciemnione, ale w rzeczywistości jest naprawdę świetny taki efekt zmroku czy wschodu słońca. No cóż, jak mówiłem, naprawdę fest daje to światło. No, efekt jest porażający. Ja mam w tej chwili jeszcze raz prawie tyle diodek, co w tej mojej starej lampie. Tutaj widzicie teraz pilot, który obsługuje tą lampę. No, nie wiem, no prostszych rzeczy nie ma. To jest naprawdę, obsługa tego pilota jest naprawdę intuicyjna i no wszystko tam pisze, co i jak. Dzisiaj chyba nie będę opowiadał o tym, co kupiłem nowego, jakie rośliny. Na razie popatrzcie, jak to mniej więcej wygląda. Następnym razem troszkę dłużej opowiem o roślinach może, jakie sobie kupiłem, albo no może nawet jeszcze zrobię test z mojego filtra RO, przeprowadzę test wody kranowej i wody z filtra, zobaczymy, czym to się różni. Tak wygląda full spektrum, tylko jak się zaświeci. Jak mówiłem, no na początku filmu, wszystko kwestia wiary. A propos wiary, przypomniał mi się jeden suchar, który usłyszałem w Polsce i jest dość zabawny. Stuka ktoś do Kowalskiego. Kowalski mówi: kto tam? CBŚ. CBŚ? Proszę otwierać CBŚ. Kowalski na to: CBŚ? Nie wierzę. A panowie za drzwi: a my właśnie w tej sprawie. Dobre? Mi się kurewsko podobało. Rząd się zmienia. Zmienia się też moje akwarium. Wszystko się zmienia. Takie są prawa natury. Nic na to nie poradzimy. Akwarium amatorskie. Zapraszam na kolejny odcinek, który będzie już niebawem. Cześć.